W dniu wczorajszym odebrałem telefon od funkcjonariusza policji informującego mnie, jako przewodniczącego związku zawodowego, że jeżeli w dniu dzisiejszym, czyli 23 października, dojdzie do manifestacji przed szpitalem, policja będzie miała za zadanie rozpędzić towarzystwo. Tak? Dlatego zarząd podjął takie decyzje, że nie będziemy ryzykować jakichkolwiek przepychanek na terenie szpitala z sołową i policjantami. Dostaliśmy informację, że minister pracy i polityki społecznej powołał mediatora do przeprowadzenia mediacji sporu zbiorowego z dyrekcją szpitala i załogi z dyrekcją szpitala. Prawdopodobnie do tego spotkania dojdzie we wtorek, 27 października. Jeżeli dojdzie do tego spotkania i porozumiemy się z dyrekcją albo nie, to zależne będzie to spotkanie, no tak sam razem mediację, podjęte będą wtedy działania doprowadzające do przeprowadzenia referendum strajkowego, którego w tej chwili prawnie nie możemy przeprowadzić. Będzie mediacja z wyznaczonym mediatorem i z dyrekcją. Jeżeli nie dojdzie, to zostanie zakończone pozytywnie dla naszej strony związkowej, to przeprowadzimy referendum i to referendum będzie projekt ostrzegawczy. W dzisiejszym spotkaniu przedstawiliśmy wszystkie punkty rozmowy z panią wicemarszałek Lanz. Załoga jest dalej zdeterminowana, ale musimy postępować zgodnie z regułą prawa. Nie możemy nic zrobić poza prawem, z tego względu, że byłoby to nielegalne. Dlatego musimy czekać na mediatora, na podpisanie protokołu rozbieżności, ewentualnie porozumienia i wtedy działania będą jednoznaczne. Dzień dzisiejszy, po zapewnieniu pani marszałek Lanz, mam się spotkać z nami 18 i przedstawić nam już konkretne decyzje co do ewentualnego porozumienia lub nie. Także nie boimy się, że będzie zmiana dyrektora pracy. Wszyscy, łącznie z Urzędem Marszałkowskim, przedstawiają naszą sytuację jako dość realistyczną, czyli zgadzają się z nami, że te praktyki powyżej przez 9 lat spowodowały naprawdę zubożenie naszych grup zawodowych. Głównym naszym, jeden z postulatów jest, są podwyżki płac, zlikwidowanie kominów płacowych. Tak samo z dwa punkty zawarte z najniższą krajową, żeby ludzie zasadniczo nie były po 1100, po 1200 zł, żeby one nie odbiegały tak od najniższej krajowej. No i tak samo tam sprawy organizacyjne szpitala, ale tutaj w tej kwestii właśnie nie chciał się wypowiadać, żeby nie zdradzać tajemnic funkcjonowania szpitala. Otrzymaliśmy pismo od kierownictwa szpitala z prośbą o zabezpieczenie osób protestujących w dniu dzisiejszym przed szpitalem. Na to pismo funkcjonariusz skontaktował się właśnie ze szpitalem w celu potwierdzenia, czy posiadają zgodę na przeprowadzenie zgromadzenia od organu gminy, czyli od prezydenta miasta. Poinformował kierownictwo, że jeżeli nie posiadają takiej zgody, to zgromadzenie takich osób jest nielegalne. Reguluje to ustawa o zgromadzeniach.